Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Tori152 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Legend of Asun. Moi drodzy, naszym zadaniem jest dzisiaj eksportować Karel do miasta, ponieważ no nie będziemy jej, wiadomo, sprzedawać nikomu, tylko po prostu oddamy ją w ręce Argosa, żeby ją wypuścił i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że po drodze jakiś dialog się pojawi na pewno, bo wątpię, że tak będziemy biec bez kompletnie niczego przez cały czas, ale to się zaraz okaże zresztą. Spróbujemy. Też tak rozkminiam, gdzie jesteś? Piękna wolność. Okej. Którędy będzie nam najprościej stąd wyjść? No i chyba pójdziemy sobie tędy. Wydaje mi się, że lepszej drogi nie będzie. Tak więc chodźmy w takim razie. Ja muszę na nią troszkę, wiadomo, tam poczekać, nie? No, bo na przykład się nam zbaguje o jakąś skałę. Tak więc po prostu z nią pójdziemy. Myślałam, żeby wyciąć ten fragment, ale w sumie mogę sobie w międzyczasie z Wami porozmawiać, a ją będziemy po prostu odprowadzać. Moi drodzy, no nie kontynuujemy na razie wątku tam na tej pustyni, czy tym przedsionku pustyni, no bo musi nam się zregenerować ten amulet, także ciężka będzie to sprawa do zrobienia. Jeżeli chodzi o jakąś eksplorację w poszukiwaniu tej rośliny, no to mam trochę problem, bo nie wiem, gdzie ją możemy w sumie znaleźć. Mówię dalej o tej smoczej duszy. Fajnie by było to dzisiaj zrobić, ale myślę, że będzie z tym jakiś tam problem na pewno. Dobra, zróbmy save'a, bo wychodzimy w takie tereny dosyć... Wiadomo, no nie możemy się z nią niestety tepnąć, więc jest to na pewno jakieś tam utrudnienie. Ona nie wiem, czy sobie radzi, żeby chodzić między drzewami slalomem. Widzę, że jest nie najgorzej. Ale okej, my potrzebujemy wyjść w sumie chyba tędy najlepiej. Co prawda tutaj jakieś stworzenia są, ale to tylko jakieś tam zwykłe ścierwojady, więc to nie jest kłopot. Dobra, jesteś ze mną, jesteś. W porządku. Także lecimy w takim razie dalej. Aż mi gierka ścięło, to znaczy się jakiś teren doczytuje. Proszę bardzo, ja nawet tutaj nie byłam po tej stronie. To są pełzacze. Gdzie my jesteśmy na mapie? Tutaj. Kurde, gdyby tak ją troszeczkę wykorzystać i z nią tutaj połazić. Wiecie, ja tam sobie z pełzaczem poradzę, jednym czy drugim, a tutaj nie byłam. Więc jak już się tutaj szwendam, to by fajnie było się poszwendać tak na maksa, no nie? Dobra, tu się nic nie dzieje. A tu mamy jakieś tylko pierdoły. Mam nadzieję tylko, że jej nie zgubię. Na razie jest w porządku. Mianowicie ona chodzi za mną, także... nie ma problemu. Pełzacze się niestety triggerują przez ścianę i to jest akurat duży problem. Okej, tutaj jakieś strzały. Ty dalej ze mną jesteś, także... gicik, majonezik. No i zaraz będziemy schodzić do tamtego miejsca, do tej kopalni, zobaczyć, co tam się dzieje. Tylko zanim tam pójdziemy, no to wiadomo, trzeba będzie akurat zrobić chyba jakiegoś save'a. Też widzę, że tutaj mamy trochę zamkniętą... A nie, no jest przejście, dobra. W porządku, bo się przez chwilę bałam, że nie ma. Tylko pytanie, czy Karel, możesz tutaj zaczekać? Nie, możemy ją tylko opierdzielić, albo... pozwolić jej odejść. Dobra, na szczęście... pełzacze nie stanowią kłopotu. Wiecie, ja chętnie tutaj się przejdę, mimo że mam towarzyszkę. Całkiem fajna miejscowa. Widzę, że ona dalej za mną idzie. Widzę nawet, że my gdzieś wyjdziemy tędy, po drugiej stronie.
Dobra, możemy postrzelać. Trafię dzisiaj. Dobra, ale ty się może... Nie rzucaj tam za bardzo. Dobra, strzelę. Dobra. Na razie jest ok. Kurde, no nie sądziłam, że znajdę tutaj z babeczką do jakiegoś takiego dziwnego miejsca. Karel, słuchaj, nie wracamy na razie. Tylko badamy. To będzie smoczy korzeń, tak? Jak myślałam. Ok, kolejny pełzacz wojownik. Dość mało ruchliwy był. Skrzyneczka, bryłka magiczny rudy, akwamaryn. Nie spodziewałam się znaleźć takiego miejsca. Ale mamy... Buława tutaj była. Całkiem fajna broń obuchowa. A ty gdzie jesteś, Karel? Tu jesteś, dobra. Już się zmartwiłam, że cię nie ma. Byłoby mi bardzo smutno, gdybyśmy cię zgubili. Może szybciej? Super. No to teraz wychodzimy. Mam nadzieję, że ona się nie zbaguje. Ciekawi mnie, gdzie wyjdziemy, wychodząc tędy. A, to jest normalne wyjście stąd? Okej, tak dziwnie to wyglądało. Dobra, no to w takim razie spadamy z... A, bo tu jest drugie wejście, okej. To w porządku w takim razie. No my jak pójdziemy tędy, to powinniśmy gdzieś chyba dojść. Całkiem solidnie. Tak jest. Miejscówka znana. Tam na górę. Tam na górę. Co tam na górze? A chodź ze mną tam jeszcze, wiesz? Zobaczymy, czy coś tutaj jest na górze. Coś jest. Też tutaj nie byłam, więc... Skorzystajmy z tej oto okazji. I się przejdźmy. Wydaje mi się, że idziemy w te... Okej, dobra, nie zgubiłaś się. Kurde, będziemy tak cały dzień z nią dzisiaj biegać, nie? Nie, no ale mnie to bardzo zastanawia, gdzie my to dopro... A, tu będzie! Dobra, chodź stąd. Nie musimy tu być. Tylko... Okej, nie spadnij. Tutaj jeszcze jakaś roślinka się chciała ze mną... przede mną schować. Tam na górę można by się pokusić, żeby wejść, ale tam chyba nic nie ma. W porządku. To spadamy. Karel jest ze mną. Także jest dobrze. Tam też na górę można wejść, co ciekawe. No, tutaj już mamy nasz znany obóz. Dobra, ja wiem, że ja się mogę obracać też R-ką, ale... jakoś tak, jak się obrócę cała, to mam pewność, że ona jest. Chociaż dobra, możemy się R-ką przecież obrócić. No i jesteśmy na głównej drodze. Gdzie jesteś? Chodź szybciej. Nie mamy przecież całego dnia. Mam nadzieję, że ja dobrze idę, bo już zapomniałam troszeczkę. Ale tak, raczej dobrze idziemy. Tak jest, mamy wieżę. Znaną nam zresztą, więc... Mamy pewność w sumie, gdzie idziemy. No i do Asun tędy. To cudownie. Zróbmy zapis, póki ją mam przy sobie, żeby jej też nie zgubić. I będziemy powoli docierać do miasta. Tam na górze też się coś, widzę, zrespiło, ale to na razie nas mało interesuje w sumie. My biegniemy tędy. Już niedaleko do miasta zostało. Tak więc... Jesteśmy przy obozie Drwali. Możesz biec szybciej.
Dobra, biegniesz. Robimy save'a, bo jesteśmy już prawie pod miastem. Zajęło nam to trochę czasu, ale czy to jakiś tam problem? W międzyczasie zbadaliśmy parę ciekawych miejsc, więc nie było co wycinać za bardzo. Biegniesz? Biegaj. Jeszcze trzeba ją przeprowadzić przez całe miasto. Wejdziemy, myślę, tędy bokiem, bo nie chce mi się biec taki kawał. Przejdziesz tędy, nie? Przejdziesz, super. To pójdziemy sobie tędy, żeby jak najszybciej dotrzeć. No biegaj, już niedaleko zostało. Dobra, nieznajomego olewamy, nie chcemy go. Idziemy ją bezpośrednio do Argosa zaprowadzić. Jak na złość Argosa tu nie ma w tym miejscu, ale jest tutaj. Dobra, mamy karelkę, także odprowadzamy ją. Powinno być wszystko git. Przyprowadziłem ci kogoś. A więc to ta kobieta, o której mówiłeś. Miasto zrobi wszystko, aby nie wpadło już w ręce bandytów. Nie zapomniałeś o czymś? Okej, obiecane pieniądze. Dodatkowo 200 za twoje czyste serce. Więc mówisz, że masz dojście do bandytów, czyli wiesz, gdzie się zaszyli. Tak. Od dawna chcieliśmy położyć kres ich działaniom. Jesteś dokładnie tą osobą, której potrzebuję. Możesz nas zabrać prosto do obozu. Pomóż nam, a nie zostawimy cię z pustymi rękoma. Mam jeszcze pilną misję do wykonania w obozie. Nie byłoby mi to na rękę, gdyby wszyscy byli martwi. Mi to nie przeszkadza. Rób swoje i poinformuj mnie, kiedy skończysz. W końcu dowiemy tych drani. Bardzo dziękuję. Chodź ze mną do mojego ojca. Nie zostawię cię z pustymi rękoma. Do twojego ojca? Postradałaś rozum? Przecież on cię sprzedał bandytom. Cóż to za bzdury? Mój ojciec nigdy by... Hej, to naprawdę był twój ojciec. Powinienem cię teraz sprzedać. Uwierz mi, przecież wiem, dlaczego zostałaś porwana. To nie może być prawda. Rozumiem, ale nie powinnaś już do niego przychodzić. W przeciwnym razie prawdopodobnie zobaczymy się ponownie wcześniej, niż byśmy tego chcieli. Teraz nic mi nie zostało, nawet nie mogę ci podziękować. Dobra, Karelka, ty się zajmij sobą, a nie będziesz robiła dziwne rzeczy. Tak, potępienie u źródła to będzie zadanie na późniejszy okres czasu. Castor zaproponował śmiały plan. Konkurencja. A, jeszcze mamy tego questa przecież. To do Pika pójdziemy od razu. Wirtuosa. On powinien być chyba teraz na placu i malować, prawda? Jesteś tutaj? Jest tutaj. W porządku. Proszę bardzo. Mam kość cieniostwora. Okej, wróć do mnie jutro rano, zaraz zabiorę się do pracy. Dobra, jutro rano, mamy godzinę 12. Jeżeli chodzi o te questy... Kurna, ta roślina mnie niepokoi. Powinniśmy ją znaleźć gdzieś tam na pustkowiu. A tu wam powiem ni cholery. Dobra, zobaczmy, jak tam nasz amulet, ten, którego potrzebujemy. Lodowy wicher. I udajmy się w takim razie do obozu orków na pustkowiu. Dobra, mamy full HP, więc full HP, full tego czegoś, więc możemy wrócić do Castora i myślę, że rozpocząć to, co mamy rozpocząć. Dobra, zróbmy F10 i dokończmy tego questa. Hej, ty. Castor, możemy Das kann ich ruszać. wunderbar. Doskonale, będę za tobą. Tak? A to nie jest tak, że ty prowadzisz w tym momencie? Nie mam pytań. Dobra, no ale jesteśmy na dobrej drodze, więc. Okej, on tam dalej stoi. Będziemy musieli wytrzymać 30 sekund z tego, co mówił Castor. Tam jest. Jak tylko pan cienia cię zauważy, rozpocznę rytuał. Po prostu walcz z nim w pobliżu tego grobu, dopóki nie aktywuje kryształu. Rozpocznij rytuał.
Dobra, pana cienia. Musimy trochę w tondo. Stój śmieciu, nie ma opcji. Kastor. Dawaj, chłopie. O, już. Pan cienia. Udało nam się. To był ostatni raz, kiedy brałem udział w twoich szalonych kryształowych przygodach. Mogę się tylko zgodzić. Prawdopodobnie wrócę do klasztoru i tam sporządzę zapiski na ten temat. Co stanie się z kryształami? Przechowam go w bezpiecznym miejscu, gdzie głęboko w bibliotece. Gdzieś w bibliotece. Jeśli będziemy mieć szczęście, już nigdy nie ujrzy światła dziennego. Co powiesz na nagrodę? Ty też nigdy nie jesteś zadowolony, prawda? W porządku. Mam kopię każdego kryształowego eliksiru. Wybierz jeden. Myślę, że pójdziemy, moi drodzy, w eliksir życia. W porządku. Eliksir życia zawsze się przyda. Możesz zrobić mi więcej mikstur? Jasne, po prostu przynieś mi więcej kryształów. 5 czerwonych, 5 niebieskich, zielone, żółte i fioletowe. Okej, na razie nie wiadomo, co z tamtymi. W porządku, czyli tamte nam chwilowo na pewno nic nie dadzą. Okej. To zrobimy, moi drodzy, teraz tak. Questik się zrobił. Smocza dusza. No musimy wrócić, wiecie gdzie? Właśnie do tej fortecy, gdzie byli ci nieumarli. Tylko gdzie to było, jak to było, po co to było, to ja już nie pamiętam. A, nie tędy w ogóle. To po pierwsze. Po drugie, tutaj nadrobimy sobie na środku tej wody. Albo nie, nie będę brała tych czarów i tak tego nigdy nie wykorzystam pewnie. Potrzebujemy się dostać do tego miejsca, gdzie biliśmy tego ormańskiego pana cienia. Niestety ja nie pamiętam... O, znowu mamy ten moment, gdzie nasz bohater się wypierdzielił po prostu na mordę i cholera wie, o co mu chodzi. To są te nasze problemy zdrowotne, prawda? No to wychodzi. I teraz pytanie, gdzie to było? Pamięta ktoś, gdzie to było? Tam na dole na pewno nie, bo tam się nie da zejść. Chyba się nie da? W teorii się da, ale podróż na dół byłaby zbyt długa. Także to niestety było niedobre. Musimy się dowiedzieć, gdzie to było i tak dalej, ale ja nie pamiętam. Tutaj byliśmy. Jeżeli będzie ten mnich, to polecaliście go pomęczyć rozmową, ale tutaj na razie go nie widzę. Wiadomo, na pustynię nie będziemy wchodzić, bo to jest bez sensu. Tutaj tej rośliny też nigdzie nie było, no bo chodziłam tu. Tutaj coś mamy, tu nas nie było, więc możemy tutaj zerknąć, na pewno. Tutaj coś jest. Jakieś ruiny, jakiś krąg. Są wargi też. I to dość dużo tych wargów. Gdzie my jesteśmy na mapie aktualnie? Tutaj też biegaliśmy z Kastorem, ale trochę w innym miejscu. Myślałam przez chwilę, że warg nas też jakiś zaatakuje. Ale jednak nie. Kurde, no. Niby mamy instrukcję, gdzie szukać tego. Była mowa o ruinach zamku, dlatego tak wydaje mi się, że musimy po prostu to miejsce znaleźć, ale to nie będzie takie proste. Co to jest? To pielce, tylko takie naprawdę dziwne. Wyglądają co najmniej jak demoniczne jakieś to pielce. Szczawik królewski, pięknie.
To się akurat na pewno przyda. Dorodny topielec. W porządku, może być. Okej, podejdziemy sobie bliżej. Trzeba zbadać te wszystkie tereny po prostu, no bo tu są różne rzeczy. Tu się nie dało wejść wyżej przypadkiem. Tak mi gra. Nie, to mi podświetlała ten szczawik po prostu, nie? Gdyby tam na górę wejść, ale to będziemy od drugiej strony w sumie, nawet wiem gdzie. Tu jest jakiś wodospad. Tu się nie da wejść normalnie, cudnie. Aj. Dobra. Ale te topielce są paskudne, nie? Tutaj jakieś fajne czary w miarę, ale czy mi się to przyda? Raczej nie. Możemy wejść pod wodospad. O, cholera, dobra. Siema. Ok, jeszcze jeden szkielet. Zanim tu wejdę, to chyba wypadałoby. Uważać, mam jakiś grobowiec. Nie podoba mi się to miejsce za bardzo. Więc myślę, że na razie stąd wybywamy. W sensie pójdziemy tutaj później. Ja bym chciała być trochę w innym miejscu, nie? I co innego robić. Przeżyjemy takie spotkanie z wargami? Przeżyjemy, dobrze. To akurat mi się bardzo podoba, że nasza postać jest już na tyle silna, że wargi nam nie straszne wcale. Powiem wam też, dlaczego tam nie chcę wchodzić na razie, bo tam jest questik jeden i boję się, że ten quest mógłby nie pójść po naszej myśli. Tutaj mamy po prostu jakieś groby. Nic szczególnego. Dlatego nie będziemy tutaj się bardzo rozwodzić nad tym. Wiecie co? Przeniesiemy się do tej wulkanicznej groty. I stąd bym poszła poszukać tej miejscówki, gdzie potem poszliśmy z Kastorem. Bo jest to dosyć zawiłe miejsce. Zresztą. Ale mnie się wydaje, że to było gdzieś tu. Właśnie nie wiem, czy to nie było tutaj zejście. A jak nie, no to już nie mam pomysłu w sumie gdzie, ale mam nadzieję, że tak, to było tu. Nie, co jest? Gra mnie robi w konia. Albo wiecie co? Przenieśmy się do wolnego obozu. Przejdziemy sobie tędy. Wyjdziemy na pustkowie tutaj od tyłu. Ja mam 30 punktów nauki. Ja powinnam w coś to wydać, nie? Jak my stoimy? Powinnam chyba próg przeskoczyć do łuku, bo my mamy pasek, prawda? Tak, czyli w sumie przeskoczymy sobie próg do łuku i mieliśmy dać w jednoręczną broń. Nie wiem, czy mi Flint jednoręcznej nauczy, bo nie pamiętam. Tak.
Ich will trainieren. Dobra, więc B sobie sprawdzimy. 58 to był jeden punkt. I 5. No ja ci dam 60. To musimy się nauczyć u tego. U bandytów. A łuk? Niż nic. Aha, to musimy... No tak, do bandytów. Tak, tak. Okej, to w porządku. To nadrobimy to. Dobrze, idę w ogóle. Tak, dobrze. No nie byliśmy też w tej kopalni, nie? Ale na kopalni jeszcze trzeba trochę zaczekać, moi drodzy, bo... Nie tutaj chciałam się dostać. Tylko tutaj na dół. Tu na dół, tędy i teraz w prawo i wyjdziemy sobie tędy. Na pustkowie. Tam się mogę dostać na górę. Pytanie, jak mam to zrobić? Nie mam zielonego pojęcia, ale tam są jakieś itemy. Podejrzewam, że trzeba wejść tędy jakoś gdzieś bokiem. Na przykład tu. No nie uwierzę w to, że tutaj nie wejdziesz, ziomal. No właśnie. I tutaj widać, że coś możemy zebrać. Okej, okay, weszłam. Teraz może tędy. I tu. Nic szczególnego. Potężny krasnolud z kosmosu, okej. Okay. Ale była szpada. I to jest już na pewno jakaś tam rzecz, która jest w miarę fajna. Dobra, no i tędy byśmy teraz wyszli. Ja już nie pamiętam, która droga gdzie w sumie nas poprowadzi, ale... Myślę, że warto. Bo może mi się jakaś zapadka w mózgu otworzy. Co prawda nie jestem pewna, ale może. O, znowu mamy glebę. W porządku. No to nie było gdzieś tu? No jasne, jesteśmy, moi drodzy. Tutaj będziemy musieli poszukać, bo tu nas jeszcze... Nie było po tej części lasu i możliwe, że tutaj znajdziemy właśnie smoczą duszę, bo rozumiem, że w momencie, kiedy nam chodziło właśnie o to miejsce, że właśnie stara forteca, tak jak mówił Low, to chodziło mu o to, miejscowe, o stary jakiś zamek, bo tutaj są też zębacze zresztą. A ten teren nie jest jakiś bardzo duży. Nie, nie spadaj. Tam coś po drugiej stronie jest jeszcze na dole. Okej, nie mogę zaznaczyć. Dobra, no ale warto było tutaj się przejść i zobaczyć. Możemy wejść ten... No, tu są jeszcze rzeczy, moi drodzy. No to pięknie. Masowe zniszczenie i halabarda. Ja widzę, że tutaj nie pozbieram wszystkiego w takim razie. A dlaczegoż to? Nie mam pojęcia. A, podejrzewam, że dlatego, że już mi kastor spadł na dół pewnie i dlatego już nie poszliśmy zbierać niczego. Złoty naszyjnik. Tak też, wiecie, patrzę za, czy gdzieś tutaj czegoś nie ma. No ale jak tutaj nie znajdę tej smoczej duszy, albo były jaja, jakby się okazało, że ja już ją mam. Ale wątpię w to. No przecież, zebrałaś ją przypadkiem. No to kurde, ja tutaj łażę, szukam, cuduję. A ja ją już cały czas miałam w ekwipunku.
Już ją można w klasztorze oddać. Ale bardzo chętnie się też przejdę tutaj. Naprawdę, jesteśmy pod kopalnią złota? To było tak proste, tak banalne. Zrobiliśmy jedno wielkie koło. Dobra, do klasztoru. Idziemy oddać w takim razie tę roślinę. No to zajebiście, że już z nią chodziłam od poprzedniego odcinka, albo od dwóch odcinków. Nawet nie wiem, gdzie ją podniosłam. No to dobrze wiedzieć, naprawdę superowo. Fajnie, że nam się robi wieczór, bo będziemy mogli jeszcze ruszyć to inne zadanie przy okazji. My zejdziemy sobie tędy, ponieważ potrzebujemy iść do naszego ziomala, który jest gdzieś tutaj, tu, w bibliotece. Dobrze mówię? Hej, ty. To nie ty. Właśnie, do Okulusa. Mam przy sobie potrrzebne rzeczy. Bardzo dobrze, smocze korzenie są niezbędne. Dobra, więc mamy już język ognistego jaszczura. W takim razie wezmę od ciebie ogniste korzenie. I faktycznie znalazłeś. Świetnie, mamy wszystkie niezbędne składniki. Co teraz? Teraz pozostaje tylko napisać zwój. Ponieważ nie opanowałeś jeszcze pisania zwojów, będę musiał się tym zająć. Aha, i co dalej? Będziemy mieli zwój przemiany w smoka. Opiszesz ten zwój? Nie wiem, nie na do. Napisałeś to? Raczej nie. Może ten smoczy korzeń do odkupienia. Dobra, czyli rozumiem, że się musimy kimnąć, bo gościu potrzebuje to stworzyć. Okej, to chodźmy do obozu bandytów, wykorzystać te punkty nauki, które mam. A zaraz, przy okazji, kto uczył alchemii? Oprawianie, nie. Od początku. Żelaza to nie, no halo. Kapłan, siła, inne. Okej, mógłbym mnie nauczyć kowalstwa, myśliwych, złodziejskich. Nikt mnie nie chciał uczyć alchemii w tym modzie. To niedobrze, bo jak. To słabo. Okej, ja chyba przyszłam do Calerona, prawda? Się nauczyć. Robi się trochę ciemno, ale myślę, że zdążymy, zanim się ściemni kompletnie. Calerone. Walka bronią jednoręczną. Plus 5 poproszę. O, ty też nie nauczysz mnie więcej. Okej, a w łucznictwie? Plus 5. Dobra. Jeszcze plus 5? Okej, czyli pytanie teraz jest takie, czy to są już maksymalne progi, czy nie? W sensie te 80, 60 i tak dalej, i tak dalej. Czy moja broń mi nie daje przypadkiem jakichś dodatkowych bonusów do walki? Daje mi walkę, premię 8 mi daje. Czyli mamy wojownika, czyli byś mnie w sumie mógł nauczyć jeszcze. Jednoręczna broń. Plus 5. Super. I mamy punktów 3 i 56%. To jeszcze jeden punkcik. Jednoręczna, jeden punkt. W porządku. Katana. No i pięknie, pięknie. Dobra, no to co? Odpalamy teleporter do miasta, do górnej dzielnicy. Od razu.
Odpalamy pochodnie i musimy poszukać tego całego gościa, który tutaj jest podejrzany przez naszego bohatera, czyli Lisk. Zobaczmy. Tu jest Boltan. To nie tutaj było, tylko tutaj chyba, nie? No i patrzcie, gnidy tutaj nagle nie ma. Pytanie, co on robi w nocy? Mieliśmy go śledzić, no ale nie sądziłam, że będziemy to musieli robić, wiecie, od razu, jak tylko się zacznie wieczór. Bo teraz pytanie, gdzie on jest? Nie wiem, ale sobie pozbieram z ogródka rośliny. Łykrę to szczura. Dobra, poszukajmy go, bo on się gdzieś tutaj na pewno kręci. Nie uwierzę w to, że go tu nie ma w ogóle. No a jednak go tutaj w ogóle nie ma nigdzie. To niedobrze. Tu w ogóle można wejść. Szczaw królewski, no pięknie. Szkoda tylko, że nie umiemy w alchemię. A Lau by mnie nie nauczył alchemii? Chyba nie. A szkoda bardzo. Zobaczmy, no jeszcze możemy się przejść tu. I chłopa poszukać. Tu jest cmentarz. Nawet nie wiedziałam, bo go wcześniej chyba nie widziałam. Okej, kolejne jakieś rośliny, warto się rozglądać. Tu mieliśmy tych magów. Tu się na mury nie dostanę, ale tam na murach coś leży. Konkretniej skórzany mieszek. Dobra, tu by można było wejść na mury. Ale czy ja tego potrzebuję? Raczej tego nie potrzebuję. A gdybyśmy tak weszli tu, bezpośrednio. Czy się coś tutaj dzieje? Okej, tutaj nie mogę wchodzić. Tu jest kort normalnie. Kurde, no i tak to jest, jak stracisz chłopa z oczu, nie? To było, które to było zadanie? Wykwintny smak. Kord założył, że stało się to wieczorem lub w nocy. No podejrzewam, że trzeba by było go typowo śledzić, ale ja go nawet nie widzę. Gdzieś sobie chłop poszedł i jest dumny z siebie. No niedobrze. Nie poobserwowałam, no to mam za swoje. Okej, no to na razie chyba odpuścimy chwilowo. Typowo takie patrzenie i szukanie chłopa nie wiadomo w sumie gdzie. I prześpimy się po prostu do rana, żeby zająć się tym zadaniem z Pico Virtuoso. Kto tutaj w ogóle śpi na co dzień? Kabareciarz i Edward. Dobra, zostawię tu swoją pochodnię.
No i co, i pewnie teraz Lisk jest tam, gdzie zawsze, nie? No okej, na razie go tu nie ma, ale on chyba najczęściej stoi właśnie tu. No jak widać jest. Niedobrze. Okej. No to idziemy w takim razie do środkowej części. Idziemy do Pico Virtuoso do domu, bo na bank jeszcze nie poszedł robić swoich rzeczy, które powinien. Tak jest. Hey, Smażę sobie die Würfel sind śniadanie. fertig. Kości Dann są hast du gotowe. sie. Oto Ich one. habe sie Wielkie schon. dzięki. Kości do gry. Die kochen wir durch den Podobne Sieb do kości durch. De Niro. Dobra, to idziemy zobaczyć, myślę, w tym krepie. Czy coś możemy tu zrobić, czy niekoniecznie? I zaraz się okaże. A to miało być. Hej. Zaraz jeszcze raz. Konkurencja. A, jeszcze raz do Gregoriusa. Ja już się pospieszyłam. Ale wiecie co, to może zajrzymy do klasztoru w takim razie, zobaczyć, czy tamten już dokończył dla mnie ten zwój. Czy tak nie za bardzo, czy może jednak. Sporo jest tych questów pobocznych, przez co ta modyfikacja, myślę, że no nie skończymy jej w tym roku. Tak mi się wydaje. Szczególnie, że no musiałam zmniejszyć tą liczbę odcinków z 4 do 3, także tym bardziej chyba mi się przez to wydaje, że mało prawdopodobne to będzie, żeby ją skończyć. Zwój jest gotowy. Składników starczyło nawet na dwa. Teraz wystarczy go przetestować. Ale sam powiedziałeś, że użycie zaklęcia może mieć również skutki uboczne. Warto więc wystawiać się na działanie tej magii? Biorąc pod uwagę twoją magiczną moc, nie sądzę, by zaklęcie miało na ciebie duży wpływ, ale nie mogę cię do tego zmusić. Zapewne będę musiał poprosić o to innego brata z klasztoru. Okej, chcę przetestować zwój. Kto wie, może uda mi się odlecieć z powrotem do mojego króla? Może to być możliwe, spróbujmy. Nie wiem, jak działa to zaklęcie, więc zamknę cię tutaj na wszelki wypadek. Jako smok możesz zająć się plagą szczurów, którą mamy w bibliotece od dłuższego czasu. Tak zrobię. Okej, rozumiem. Czy wszyscy wychodzą? No, faktycznie macie tu plagę. Okej, no nie dziwię się, że mnie zamkli, bo jakbym się tutaj zamieniła w smoka. Ciekaw mnie, czy to się w ogóle uda. Udało się. Ale zajebiste. Okej, czyli mamy tutaj porozwalać te szczury. Jeszcze jeden szczureks. Chyba już, nie? Ale się jeszcze przekonajmy do końca. Tak jest. Starożytne zapiski. Szczury przeszły do historii, a przemiana zadziałała tym razem. Wygląda na to, że nie poszło dokładnie tak, jak to sobie wyobrażałem. Smok był trochę mały. Wierzę, że ta transformacja mimo wszystko nadal może być bardzo potężna i użyteczna. Mam nadzieję, że znajdę odpowiednie zastosowanie dla tego zaklęcia. O, coś przeklikałem przez przypadek. Dobra, coś to powiedział? Bardzo pomocny byłem. No to git.
To bardzo miło. Smocze łuski. Okej, dobra. Morderstwo, to tam do dupy te zadania są. Korsarskie bójki, no to będzie problem z tym zadaniem, dlatego na razie go nie robię. Wykwintny smak. I konkurencja. No to do górnej dzielnicy, do Gregoriusa w sprawie tej konkurencji. Chwila. Mam kości do Jeśli gry. możliwy wchód, Dobrze, więc daj mi je, ambicjonalny Francis Idan a tak jak Malzum je Imperiorum obrobię, Estu a tak je obrobię, że Batavius, wygrasz prawie każdą partię w Sebastian śmieszną siódemkę. Aufkommen Wróć za 2 godziny. Zweistockwelle, spiel aber nur Graj diese tylko w Spiele. tę grę, bo twoje szanse Sie będą werden takie same jak w bestätigt, przypadku każdej Herr innej. Zapisali mi tą grę? Siódemka tam była, śmieszną siódemkę. Dobra, to idziemy w kimono. Mogę tu wejść? Mogę, niech się chyba nie czepia. Więc się prześpimy do południa. I zobaczymy. Fajnie, że się udało zrobić część rzeczy innych. Niestety Gregoriusz sobie gdzieś poszedł i teraz go tutaj kompletnie nie ma. Ja, mach, dass du wegkommst. Niedobrze, bo te Dieser postaci Charakter. czasami tak bardzo znikają, że to jest aż chore. A ty co robisz w ciągu dnia? Ho. Aż się mu przypatrzyć, on idzie. Tutaj będziesz sobie stał, no dobra. Okej, no a Gregorius jest nie wiadomo gdzie. Ja niestety nie pamiętam, gdzie oni mają swoje chaty. Was suchst du hier? Na bitte, geht doch. Także nie możemy się za bardzo im do domu wpchać. Wykwintny smak i konkurencja nam zostały. No, a jak już te zadanka wykonamy, no to będziemy mogli wrócić do zadań fabularnych, czyli zająć się Febrę. A wiecie, co jestem ciekawa? Czy my możemy wejść do koszar? Czy nie za bardzo? Halt! Stać? Halt! Du Nie kommst hier możesz nicht. tędy przejść. Okej, no to nie. Czyli mamy do koszar zero dostępu. Dobra, to myślę, że jeszcze, skoro mamy trochę czasu, to spróbujemy się dostać do kopalni żelaza. Zobaczymy, czy tam też jestem w stanie wejść. Powinnam być, no bo jesteśmy ziomami, nie? To chyba będzie przejście tędy, bo jeszcze tutaj nie szłam. Okej, ty mnie nie zatrzymujesz, no bo przecież jestem tu ziomem. Berserker. Jest kopalnia. Widzę, że nie ma tak, żeby było jakieś osobne wejście albo coś. W porządku. Jest Aleksander. Siemanko. Hej, ty! Masz Eine tu schöne Knarre hast interesującą du hier, karczmę, nicht wahr? prawda? Sieht Też sehr jestem z gut niej aus. całkiem dumny. Poza Außerdem tym, ist bycie deine karczmarzem jest o Fähigkeit, wiele lepsze niż codzienna praca w kopalni. Elektromagnetischen A tak się składa, że tutejsi Strahlen kopacze nie mają lepszych sposobów na wydanie elektromagnetische swoich Felder roberii. Większość z nich nawet zu po erzeugen. Du wirst pracy nie hier opuszcza nichts kopalni. finden, also Więc werden zostań Sie i sich wydaj hier swoje pieniądze w mojej nicht karczmie. verlaufen. Są tu Gibt jakieś es inne hier noch karczmy? andere? Junge, Chłopcze, ich sehe kiedykolwiek nicht mal, rozejrzałeś dass się du po überhaupt obozie? hier bist. Es W obozie są gibt trzy 3 Kneipen hier knajpy, bierna jest w nahe. samym Meine centrum. Verwandten haben die Berserker Berserkerzy hier wciąż mają swoją własną gegründet. małą budkę do picia, ale tak naprawdę nie Hier można werden tego Sie nazwać Ihre karczmą. Sachen finden und dann Ostatnia jest moja werden skromna Sie hier tawerna, najładniejsza w Ihre obozie, jeśli Sachen mnie finden und pytasz. wir Mamy tu haben większe hier und hier zagęszczenie und hier karczm und niż hier und gdziekolwiek hier indziej na und Sun. hier. Mogę ci w czymś pomóc? Tak, kończy mi się piwo. Idź i przynieś mi je. 25 kufli powinno wystarczyć. Nie obchodzi mnie, skąd je weźmiesz. Tylko przynieś mi normalne piwo. Nie potrzebuję tu niczego nadzwyczajnego. Kopacze nie mają ani prawa, ani pieniędzy na żadne specjalne gówno. W zamian dostaniesz ode mnie oczywiście bieżące roperi. Brzęczące. Proszę bardzo, piwo.
Dziękuję, daj mi je. Co masz na sprzedaż? Rozejrzyj się. No widzę, że nic ciekawego. Masz zwykłe piwo właśnie. Okej, okay. Czyli to tyle w takim razie. Okej. Okay. No dobrze, mamy w takim razie karczmę. Zobaczmy, tu jest jakaś kuźnia. Ciekawi mnie, czy możemy ostrzyć moją katanę, bo ja nawet nie sprawdzałam tego. Ta broń nie nadaje się do zaostrzenia. Jak ją zdejmę? Okej, teraz możemy. Super. Dobrze, czyli tutaj to byłoby na tyle. Tu nic się też nie dzieje. Tu jest zwykły berserker. Czyli podejrzewam, że musimy wejść już bezpośrednio do kopalni, jeżeli chcemy cokolwiek więcej. Tak, no tutaj są jakieś komnaty sypialne, te sprawy. Okej, no to zobaczmy w takim razie tą kopalnię w środku. Okej, to jest taka kopalnia trochę podobna do tej z... W sumie z Gothica 1. Przypomina mi troszeczkę kocioł, nie? Dobra, tu są jakieś pierdoły. Okej, z Tornem nie mogę rozmawiać. Tu ktoś idzie, zwykły górnik. Tutaj też górnik. A na górze? Okej, są tu jacyś ludzie. Też sami górnicy. Dobra, czy ktoś jest tutaj, z kim możemy podyskutować? Tu się coś dziwnego widzę stało na tym kamieniu. Chyba ktoś spadł. Torn się tak dziwnie patrzy na mnie. Dzieciaku, czekaj. Czego ode mnie chcesz? Teraz weźmiesz kilof i do jutra wykopiesz dla mnie 10 bryłek rudy. Zrozumiano. Co niby będę z tego miał? Moją wdzięczność. Poza tym nie uda. Sam sobie to zrób. Odważny, mały, odważny. I kompletnie głupi. Zobaczysz, co z tego wyjdzie. Przepraszam, ale ty nawet dialogu nie masz, człowieku. Normalnego, nagranego. Okej, okay. Kim jesteś? Jestem Estano, jeden z poszukiwaczy Damuela. Czy jest coś do zrobienia? Pilnie potrzebujemy nowego kowala i hutnika. Okej, okay, mogę ci pomóc. Byłoby świetnie, rozejrzyj się i zobacz, czy możesz znaleźć kogoś, kto nie czuje się dłużnikiem księcia. Chcesz być kowalem? Wątpię, no ale dobra. Okej, okay, to może pójdziemy teraz do tego typa, który tutaj... A, oni poszli chyba na przerwę wszyscy? Tak, no wychodzą ewidentnie stąd. Zobaczmy. Torn, chcesz pogadać o czymś? Chyba nie chcesz za bardzo. To co, idziemy karczmarza spytać? Może ma jakiś pomysł? Kto by tu chciał być kowalem? Hej, ty. Nie. Okej, nowy kowal. Okej, no to będziemy chyba sprawdzać w solucji jakieś pomysły. Widzę, że Torn aż się z wrażenia zaciął. W porządku, no to... Moi drodzy, tak, zakończymy sobie odcinek w tym miejscu. Myślę, że fajnie się udało dzisiaj zadanka porobić. Jeżeli Wam się dzisiejszy materiał podobał, to zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Jeżeli chcecie, możecie dołączyć do Discorda, link macie w opisie pod filmem. I w kolejnym odcinku spróbujemy znaleźć nowego kowala. Zajmiemy się zadaniem konkurencja oraz zadaniem wykwintny smak. Tak, i jak się uda, to wrócimy do fabuły, ale tego nie obiecuję, bo... Nie wiadomo, czy się uda, bo te questy trochę nam zajmują czasu ostatnio,
Więc może być tak, że nie damy rady. Tak czy inaczej, to już wszystko ode mnie na dzisiaj. Trzymajcie się i cześć.